Siemaneczko na kanale Farmer Hodowca. Dzisiaj odcinek siewu dwóch warzywek, a mianowicie por i saler. Tutaj mam już, jak widzicie, przygotowaną taką skrzyneczkę. Wyłożyłem sobie ją kartonem, żeby mi się ziemia nie wysypywała. Karton przepuszcza wodę, także powinno być ok. Podzielę sobie ją tak mniej więcej na pół. Tutaj mam taki kawałek listewki z regipsu uciętej i w jednej połówce sobie posieję pora, w drugiej selera. No i co? Tutaj mam też ziemię, jak widzicie. Ziemia jest to zwykła ziemia. Niestety nie było, bo chciałem kupić ziemię do siewu, ale kupiłem taką uniwersalną, bo nie mogłem znaleźć takiej. Ale mam nadzieję, że i taka zda egzamin. I perlit chciałem też dokupić, ale też się nie udało, bo nigdzie w okolicy nie było. A przez internet już nie zamawiałem, bo by doszedł pewnie gdzieś za tydzień. Także stwierdziłem, że będzie i bez. Także co? Muszę wypełnić tą skrzyneczkę ziemią. Tutaj mam taką prowizoryczną łopatkę. Przesunę szybciej, będzie tak. Ziemia jeszcze troszkę taka, można powiedzieć, zbrylona. Jak widzicie, są takie bryłki gdzieniegdzie, ale to przez to, że stała na polu przy sklepie i zamarznięta była, całą noc się odmrażała, ale i tak jeszcze nie jest do końca rozmrożona. Jeszcze pewnie do końca dnia by pasowało poczekać, ale chcę już wysiać te pory i selery, żeby już sobie zaczęły wypuszczać, kiełkować, znaczy nie wypuszczać, bo jeszcze do wypuszczania korzonków to jeszcze daleko, ale żeby już zaczęły sobie powoli kiełkować. A te bryłki pokruszę rękami, bo one nie są takie mocno zmarznięte, ale troszkę są. Ale to nic się nie dzieje, bo to tylko zamarznięte. To nie jest jakieś zbrylenia, że ziemia jakaś słaba, tylko od mrozu. Bo na polu u mnie biało, nie wiem jak u was. Dobrze, tyle powinno wystarczyć ziemi. Wyrównam sobie ją teraz tak mniej więcej tą listewką. Tak. Pory i selery siejemy płytko. Nie przesypujemy ich w ogóle ziemią, tylko wysiewamy nasionka i tyle. One same od podlewania się już zagłębią. I teraz, jak widzicie, wziąłem taką listwę drewnianą i nią sobie ubiję to podłoże, żeby nie zapadły mi się te nasionka jakoś bardzo głęboko. Nie ubiję też jakoś przesadnie mocno, tak żeby było po prostu, żeby po nalaniu wody nie rozmyły mi się te nasiona i nie wpadły gdzieś pod spód bardzo. Ja wysiewam taką dosyć dużą skrzyneczkę, jak widzicie. Tutaj pewnie sporo tego wejdzie. A ja ją wysiewam dlatego, bo tyle ile mi będzie potrzebne, to tyle sobie zostawię, a resztę rozdam znajomym. Pora i selera wszyscy. Moja rodzina sieje, także im porozdaję, bo kupują przeważnie na jarmakach sadzonki, a ja im w tym roku, skoro będę miał, to mogę im coś dać. Tu sobie zrobię tą przedziałkę, tak jak wam mówiłem, mniej więcej na połowie. O, niech będzie tak. Tu sobie obsypię. Tu mam wodę, tylko właśnie muszę chyba zrobić jakąś przerwę, żeby wziąć ją, bo jak naleję tak prosto z butelki jedną ręką, to może się tu zrobić niezłe bagno, więc
Wezmę ją, podleję i widzimy się przy wysiewie już. Zmieniłem trochę wam kadr, bo teraz mi pasuje mieć dwie ręce. No i co? Kurde, nie wziąłem sobie znaczników, ale to zaraz przygotuję. I co? Bierzemy sobie najpierw porę. Odczepię troszkę, żeby te nasionka spadły na dół. Rozrywam sobie go tutaj. Na sobie mogłem od dołu, byłoby lepiej troszkę, ale co? Będzie i tak. Kurde, chyba jeszcze trochę za mało rozdarłem. To jest jeszcze za mało. O, teraz już powinno być git. Por i seler mają bardzo drobne nasionka. Jeszcze tutaj. A, i miałem wam właśnie mówić, podlałem sobie, a znalazłem na to taki patent, że jak widzicie, zrobiłem dziurki w bańce z wodą i sobie tak będę teraz podlewał, a nasionka pora są takie, jak widzicie, bardzo drobniutkie i czarne, także nie widać będzie ich na ziemi, jak będę je rozsypywał. Tak, nie za gęsto też wysiewam. To i tak będzie jeszcze przerywane, ale nie za gęsto. Niby pora się nie przysypuje w ogóle, tylko się ubija, ale ja nie wiem, czy tak delikatnie popruszaj ziemią. No tak sobie wysiejemy. Zobaczymy, czy wzejdzie. Raczej powinien, tutaj będzie miał dużo słońca, bo mam przed sobą tutaj takie duże drzwi balkonowe. Także dostanie dużo światła tutaj. Dobra. To wysiane. I teraz sobie go może lekko uklepiemy. Tak, żeby wcisnąć go w tą ziemię. W sumie chyba nie będę jednak przysypywał ziemią, chociaż tak delikatnie popruszyć można jedynie. O, jak widzicie, taką garstką ziemi tak popruszę delikatnie, tylko żeby te nasionka jednak nie były żadne na wierzchu. I to jeszcze raz przygniotę. Ok. I teraz to sobie tutaj położę spor, żebym wiedział. Na razie tylko położę to, co urwałem, ale potem to jeszcze zrobię tutaj jakiś znacznik z czegoś plastikowego albo metalowego. I teraz przesunę wam skrzyneczkę i bierzemy selera Maxima późnego. Jego sobie akurat otworzymy, może faktycznie od tej drugiej strony będzie łatwiej. Dobra. I tutaj jest zaklejony. O. I seler też ma bardzo drobniutkie nasionka, ale jeszcze przed tym sobie też wyrównamy to podłoże. Po podlaniu się zrobiły troszkę dziurki i bierzemy tak samo. Seler ma jeszcze drobniejsze. O. I też tak rozsiewamy po całości. Dobra, żeby też nie za gęsto, bo potem ciężko będzie przerwać, jak już będą większe. Przerywać pewnie będziemy gdzieś w marcu,
jak już będą miały te listki właściwe, to wtedy przerwiemy do większych wielodoniczek albo już doniczek takich mniejszych. I co? I to też sobie lekko tak poprószymy tą ziemią. I przyklepiemy. Ja tak jak mówiłem wam wcześniej, podlałem, ale ta ziemia już wpiła troszkę tą wodę, także podlejemy ją jeszcze delikatnie raz, tak żeby było jakby wilgotno. Ok. No i jeszcze przyrównam trochę to teraz i już odkładamy to. Niech rośnie, że tak powiem. Dajcie znać, czy takie filmiki instruktażowe bardziej, znaczy instruktażowe, ja się nie uważam za jakiegoś specjalistę, ale wam pokazuję, jak ja to robię. Jeśli taki film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i do następnego. Także na razie i cześć.